imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Pieśnią przywołającą Ducha Świętego rozpoczynamy Eucharystię w szczególnym czasie, w czasie rekolekcji. Pragnę wszystkich serdecznie pozdrowić i przywitać na tej szczególnej Eucharystii. W szczególny sposób witam dostojnych gości, ojca Pawła, który przybywa do nas ze Stopnicy, niedaleko miejscowości Busko-Zdrój. Ojciec Paweł głosi nam rekolekcję, witam więc serdecznie. Witam też księdza Ryszarda, który przybywa z Zunder, z Niemiec, by również z nami wspólnie tutaj modlić się. Pozdrawiam dzieci, młodzież i was, siostry i bracia. Prośmy szczególne łaski, błogosławieństwo na ten czas rekolekcji. Za tydzień będziemy już przeżywać uroczystość odpustową. Niech więc nasze modlitwy rzeczywiście będą w tych dniach szczególne. Polecamy Panu Bogu też nasze indywidualne intencje. Księża koncelebranci modlą się w swoich intencjach. Ja natomiast modlę się za świętej pamięci Jana Müllera. Na początku uznajmy przed Bogiem, że grzeszni jesteśmy i prośmy o Boże miłosierdzie, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować najświętszą ofiarę. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący.
módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpewniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Liczb. Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował. Oby mu dał Pan swego ducha. Oto Słowo Boże. Na kosę Pana są radością serca. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. A teraz wy bogaci, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych,
którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. Oto Słowo Boże. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa? Zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Które to już rekolekcje w Twoim życiu? 10., 20., 50. I co? Możesz powiedzieć, że rekolekcje coś ci pomagają, coś ci dają, że rekolekcje sprawiają, że czujesz się bliżej Boga, że nabiera głębi twoja modlitwa, że stajesz się lepszym. A może powiesz inaczej. Proszę księdza, tutaj przychodzi ta najlepsza, ta najbardziej pobożna cząstka parafii, a rekolekcje należałoby głosić tym, którzy od tego Boga już odeszli,
którzy przestali wierzyć, przestali praktykować, to im należałoby głosić te rekolekcje. To zobacz, w Fatimie Matka Boża wcale się nie ukazała tym, którzy od tego Boga odeszli, tym, którzy przestali wierzyć, ale ukazała się trójce małych dzieci. Dzieci, które nie umiały pisać i czytać, które nawet nie przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. I właśnie tym dzieciom Maryja mówi o grzechu, o potrzebie pokuty, o potrzebie odmawiania różańca. I może właśnie poprzez Ciebie Maryja chciałaby dotrzeć właśnie do tych, którzy już odeszli od Boga, którzy są daleko, których tutaj nie ma, a mogliby być, aby poprzez Was im powiedzieć, że Bóg ich kocha, że Bóg tutaj na nich czeka. Czas rekolekcji. Czas, abyśmy w tym naszym zagonieniu, zabieganiu mogli nieco wyhamować, a może nawet zatrzymać się. Zatrzymać i pomyśleć, kim jestem, dokąd zmierzam i po co żyję. Bo tak trudno jest człowiekowi dzisiaj na taką refleksję. Nie ma czasu, no bo jest tak wiele do zrobienia i właśnie może ten czas rekolekcji powinien być taką okazją. Ale powiesz, no przecież Pan Bóg jest wszędzie. Po co ja będę chodził do kościoła? Przecież proboszcz za mnie rachunków nie zapłaci. A skoro Pan Bóg jest wszędzie, to ja mogę modlić się w lesie, bo tam jest spokój, nikt mi tam nie przeszkadza. Wolę modlić się w lesie. Ale w lesie nie ma Najświętszego Sakramentu. Nie ma w ogóle sakramentów. Skoro uważasz, że lepiej jest ci modlić się w lesie, to idź już jutro do notariusza i wpisz w swoim testamencie, że chcesz, aby cię pochował leśniczy. Skoro nie potrzebujesz sakramentów, nie potrzebujesz Najświętszego Sakramentu, nie potrzebujesz Kościoła, to niech pochowa cię leśniczy. Droga siostro, drogi bracie, to jest właśnie czas rekolekcji, żeby zastanowić się, zatrzymać, kim ja tak naprawdę jestem. Czy rzeczywiście jestem tym, kim powinienem być? Czy jestem tym, za kogo sam siebie uważam? Kiedyś na placu Apelowym stanęła cała kompania i dowódca mówi: Krawcy, wystąp. Wystąpiło kilku. Podchodzi do pierwszego, pyta: umieszczyć umiem, umieszczyć umiem, umieszczyć nie umiem. To dlaczego wystąpiłeś? A bo ja się nazywam krawiec. Czasem w naszym życiu jest podobnie. Jestem chrześcijaninem, dlatego że zostałem ochrzczony. Tylko czy ja potwierdzam swoim życiem to, kim jestem, że jestem chrześcijaninem? Czy ja to potwierdzam swoim życiem? Ale proszę księdza, ja jestem człowiekiem dobrym. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie spaliłem, nikogo nie okradłem. Ja jestem człowiekiem dobrym. Wybacz. Ale faryzeusze to też byli ludzie dobrzy. Ale nigdy nie spotkali się ze strony Chrystusa ze słowem pochwały. To też byli ludzie dobrzy. Tam, gdzie człowiek dobry pozostaje bezczynny, tam zwycięża zło. My mamy być doskonali. Mamy być święci. To jest zadanie, które staje przed nami. Mamy być święci. Ale jak tę świętość postrzegamy? Jak my ją widzimy? Że może, mówiąc obrazowo, przygotujemy taką wiązkę z kopru i kminku naszego życia. Dorzucimy jakąś pielgrzymkę, dorzucimy koronkę do miłosierdzia Bożego, dorzucimy jakieś spotkanie modlitewne. Czy tego Bóg oczekuje?
to ja mu to przygotuję. Ale czy Bóg na to czeka? Może dlatego Boga większą wartość miałoby ten nasz krzyk. Panie, ratuj mnie, bo ginę. Panie, pomóż mi. Bóg tego właśnie oczekuje, abyśmy wyciągnęli w zaufaniu do Niego rękę. I czas rekolekcji powinien być dla nas taką okazją, żeby może temu Bogu więcej czasu poświęcić, może więcej modlitwy. Tak naprawdę niektórzy przez cały rok tęsknią za tym wieczorem wigilijnym, no bo wydaje im się, że ludzie są wtedy członkowie rodziny. Są tacy inni, tacy lepsi, tacy bardziej serdeczni. A może to jest jedyny dzień w całym roku, gdzie modlimy się całą rodziną. Może czas rekolekcji powinien być dla nas też taką okazją, aby może na początku, chociaż raz w tygodniu, wspólnie uklęknąć do modlitwy wieczornej. Może na początku raz w tygodniu. Może czas rekolekcji powinien być dla nas okazją, żebyśmy popatrzyli nie tylko na siebie, ale i na drugiego człowieka. Może są tacy, z którymi już od wielu, wielu lat nie rozmawiamy, bo kłócimy się, bo jesteśmy zgniewani. Dobrze wiemy, co dzieje się gdzieś w Japonii, w Brazylii, gdzieś w Nowym Jorku. Dobrze wiemy w każdej godzinie, co się działo w czasie powodzi. Tylko ja nie wiem, co się dzieje u moich rodziców, którzy mieszkają może dwie przecznice dalej albo w sąsiedniej miejscowości, bo my się gniewamy. I może 15-20 lat nie potrafimy wyciągnąć tej ręki do zgody. Może czas rekolekcji jest właśnie po to, żeby to spróbować. Ale o tym, jak trudne, jak przykre, jak smutne, gorzkie jest życie z tą świadomością braku przebaczenia, będziemy sobie mówić w kolejnych dniach. Brak przebaczenia. Czy to, że ja mam komuś wybaczyć? Czy kogoś poprosić o wybaczenie? O tym będziemy sobie mówić w kolejnych dniach. I czasem 15-20 lat nie możemy porozumieć się z rodzicami. A może padło to słowo, do grobowej deski nie zapomnę, nie wybaczę. Kiedy ojciec albo matka umrą, to codziennie będziesz chodził na cmentarz, aby tam przed mogiłą wystawać. A wystarczyłoby tylko podejść i pogodzić się. Może to jest właśnie ten czas rekolekcji. Druga siostro, drogi bracie, niejednokrotnie w czasie rekolekcji warto popatrzeć na samych siebie. Czy ja poświęcam wystarczająco czasu Bogu, ale i bliźnim? Czy ja mam o czym rozmawiać z dziećmi? Niektórzy narzekali na epidemię. Może to było opatrznościowe, bo przez lata nie było o czym rozmawiać z dziećmi. Dziecko wraca ze szkoły, micha na stół, każdy do swojego komputera. A tutaj nagle epidemia i trzeba z tymi dziećmi rozmawiać. Łatwiej jest włączyć telewizję, radio 24 godziny na dobę, no bo telewizor i radio nie oczekują od nas odpowiedzi. My wchłaniamy te wiadomości, my to przejmujemy, ale dziecko, kiedy zada pytanie, ono oczekuje na odpowiedź. Może właśnie w czasie tych rekolekcji popatrzymy na to, jak wygląda ten nasz kontakt z dziećmi. Czy mamy z nimi o czym rozmawiać? A może tylko dochodzi do tego, że próbujemy prezentami czy nawet pieniędzmi kupić miłość dziecka. Czas rekolekcji to także okazja, żeby popatrzeć na samych siebie. Nie
patrząc na innych. Jeżeli patrzymy na innych, to bez zazdrości, jak to słyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa. Zazdrość, mówią, że jest najgłupszym grzechem, bo nikt z tego nie ma korzyści. Kiedy słyszymy w dzisiejszej liturgii słowa o tej zazdrości, tak, można tę zazdrość popatrzeć od strony negatywnej, że ona daje początek najpierw tym malutkim wojenkom w rodzinach, ale dochodzi także i do tych wielkich wojen, nawet międzynarodowych, przez zazdrość. Ale jeżeli ta początkowa zazdrość jest właściwie ukierunkowana, to może nas doprowadzić do pewnej mobilizacji, że ja będę chciał coś zmienić, patrząc i widząc u drugiego człowieka dobre wartości, ja będę chciał je realizować w swoim życiu. A więc ten początek zazdrości może przynieść też i dobre owoce. Kiedyś, to było już wiele lat temu, kiedy przyjeżdżałem do brata pociągiem, któregoś dnia wsiadłem w Krakowie. Do Warszawy siedziałem sam w przedziale. W Warszawie dosiadły się dwie kobiety, jedna troszkę starsza, druga młodsza. Widać, że się dopiero co spotkały. I wtedy ta młodsza pyta: ma pani męża? A tamta mówi: tak, mam, ale to taki niedorajda życiowy. Taki, że nawet ja muszę mu kupić piwo. Lepiej, żebym go nie miała. I wtedy pyta: a pani to ma męża? I ta młodsza kobieta mówi: tak, mam, nie mam męża. Jest dwóch mężczyzn w moim życiu. Jeden, który mnie odprowadził tutaj na peron, to jest mój szef z pracy. Człowiek ustawiony życiowo, bardzo miły, bardzo konkretny. I drugi, z którym się znamy od piaskownicy, on wyjdzie po mnie w Gdańsku na peron. Nie wiem, którego wybrać. Obydwaj mówią, że mnie kochają, że chcą być ze mną. I wtedy jedna z nich zapytała mnie, byłem po cywilu: a pan to ma żonę? Najpierw próbowałem udać, że nie dosłyszałem, ale nie dały za wygraną i drążyły temat: a pan to ma żonę? Wtedy mówię: nie, nie mam żony. Jestem księdzem katolickim. No i wtedy się zaczęło. A bo ci księża to są tacy, to księża robią to, księża robią tamto, księża to kobieciarze, księża to... Próbowałem coś wytłumaczyć, odpowiedzieć. Nie dopuściły mnie do słowa. Kiedy jedna kończyła zdanie, to druga już brała głęboki oddech i dawaj po tych księżach. Dojeżdżaliśmy praktycznie już do Malborka. Wtedy przestały. Próbowały jeszcze o coś zapytać, ale już nie miałem ochoty na rozmowę. Ale wtedy zrozumiałem, dotarło do mnie, że człowiek, który nie potrafi sobie poradzić ze swoim życiem, ze swoimi problemami, wtedy patrzy na innych, osądza innych, wtedy innych próbuje zdołować. Tak jest w naszym życiu. Może czas rekolekcji jest taką okazją, żeby popatrzeć na samego siebie. Co ja powinienem zmienić? Co u mnie nie gra? To jest czas rekolekcji. Z zazdrością patrzymy na innych. A zobacz, o, znowu chodzi w ciemnych okularach, znowu jej przywalił, a u nas tak źle nie jest. Popatrzmy najpierw na swoje życie. Spróbujmy nie osądzać, nie patrzeć na innych. To jest właśnie czas rekolekcji. Patrzę na siebie. Kim ja jestem? Po co żyję? Dokąd zmierzam? Czas rekolekcji to okazja, żeby popatrzeć, jak ja traktuję Pana Boga. Kim jest dla mnie Pan Bóg? Czy Pan Bóg nie jest czasem takim piątym kołem u wozu? Że Pan Bóg jest może taką karetką pogotowia, że jak potrzeba, to idę, szukam u Niego pomocy, ale na co dzień
na co dzień to mam takie sfery w życiu, tym prywatnym, małżeńskim, gdzie otaczam drutem kolczastym te moje zony i przywieszam tabliczkę Panu Bogu wstęp wzbroniony. Może właśnie rekolekcje powinny być taką okazją, żeby tego Boga dopuścić do całego mojego życia. To jest to zaufanie. To jest ta moja świętość, do której dorastam, do której powinienem dotrzeć. Droga siostro, drogi bracie, to jest właśnie czas rekolekcji. Kiedyś spotkały się w piekle diabły i tak się zaczynają zastanawiać. No co tu zrobić, bo za mało ludzi do nas trafia. I taki młody wyskoczył, ja wiem. Trzeba na ludzi zesłać różnego rodzaju powodzie, trzęsienia ziemi, wulkany, tragedie. Wtedy ludzie zaczną złorzeczyć Panu Bogu, będą nasi. A inny mówi, nie. To właśnie wtedy, kiedy jest trudno, wtedy, kiedy jest ciężko, ludzie szukają pomocy u Pana Boga. Inny mówi, ja wiem, trzeba ludziom dać bogactwo. Zajmą się pomnażaniem tego bogactwa. Oni będą dbać, żeby ta karta kredytowa była jedna, druga, złota, żeby ten portfel puchł. A inny mówi, nie. Bo wśród tych dobrze sytuowanych, jakżeż wielu jest takich, którzy poprzez różnego rodzaju akcje charytatywne to wspomagają ubogich i pokrzywdzonych. I wtedy taki stary siedzi z boku i mówi, ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba ludziom szeptać do ucha. Szeptać tak po cichu do ucha. Masz czas. Masz czas na modlitwę, masz czas na spowiedź, masz czas, nie teraz, na starość. Ile masz tego czasu? Skąd wiesz, ile ci pozostało? Czy zdążysz to wszystko zrealizować? Czy zdążysz wrócić do praktyk, do Boga? Ile masz tego czasu? I może rekolekcje są taką okazją, żeby w tym naszym zagonieniu spróbować nieco wyhamować, zatrzymać się. To tak jak w tej chwili można powiedzieć, że to nasze życie to wygląda troszkę jak jazda autostradą. Zwłaszcza ten lewy pas, kiedy nie ma nikogo, jak się szybko jedzie, jak tych kilometrów ubywa. Ale wtedy jakżeż łatwo jest w tym zamyśleniu przejechać ten właściwy zjazd. I wtedy dokładamy ile kilometrów, ile czasu tracimy. To jest właśnie nasze codzienne życie, że to wszystko tak pędzi. I rekolekcje powinny być dla nas taką okazją, żeby nieco się zatrzymać, żeby nieco wyhamować w tym wszystkim. I może ten czas spróbujmy w taki sposób zaangażować siebie, innych, powiedzieć innym, tym z najbliższej rodziny, którzy już zadecydowali, że kolejne rekolekcje, kolejny odpust, a później będą kolejne święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, że przeżyjemy bez Boga, bez pojednania się i z Bogiem, i z drugim człowiekiem. Może warto im powiedzieć o tym. Droga siostro, drogi bracie, jutro zachęcam, zapraszam o godzinie 17:30. To jest tylko jedno spotkanie z dziećmi, z młodzieżą. Spróbujmy im umożliwić, przypomnieć, może nawet wysłać. Gdzie te dzieci mają uczyć się miłości? Gdzie te dzieci mają się uczyć o Bogu? To nie Sejm będzie o tym decydował. To ty w dniu sakramentu małżeństwa przed Bogiem przyrzekałaś. Przyrzekałeś, że zadbacie o to chrześcijańskie, katolickie wychowanie waszych dzieci. Nie wiesz, kiedy to było?
Słowa przysięgi znasz dokładnie, na pamięć. Ale zanim wypowiedziałeś te słowa przysięgi, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to ksiądz się zapytał, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować dzieci? Ty co, odpowiedziałeś tak, bo bałeś się przyszłej teściowej? Albo żona cię szturchnęła? Przyjąłeś to przed Bogiem. I tak jutro o godzinie 17:30 tu będzie msza święta dla dzieci i dla młodzieży, o 18:30 dla wszystkich i we wtorek od 17:30 spowiedź. Wtedy, kiedy podejdziemy do tego Trybunału Bożego Miłosierdzia, a o godzinie 18:30 msza święta na zakończenie z błogosławieństwem krzyżem misyjnym, nie ręką kapłana, ale krzyżem misyjnym. Ci, którzy będą uczestniczyć w trzech spotkaniach, będą mieli okazję uzyskać odpust zupełny. Dlatego zachęcam, zapraszam. Pozdrówcie tych chorych, starszych, którzy pozostali w domu, którzy nie mogą tutaj być. Powiedzcie, że myślimy o nich, że się za nich modlimy. Moi drodzy, kończąc już, chciałbym przytoczyć słowa piosenki, którą być może niektórzy śpiewali jeszcze kiedyś na oazie. Słowa piosenki, które oddają atmosferę tego, czym są rekolekcje. Zatrzymaj się na chwilę. Odetchnij pięknem świata. Zatrzymaj się na chwilę. Zauważ swego brata. Zatrzymaj się na chwilę nad tym, co w sercu kryjesz. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz? Po co żyjesz? Wyznajmy wiarę w jednego Boga. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony. Przez Niego wszystko się stało. To dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Wstąpił z nieba i rozprawił Ducha Świętego. Ukrzyżowany w łonie do Boga, który troszczy się o życie swoich dzieci, wznieśmy serca i modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty. Niech skutecznie i z odwagą broni godności ludzi skrzywdzonych wojnami, przemocą i niesprawiedliwością. Ciebie prosimy za sprawujących władzę. Niech odpowiedzialnie i mądrze podejmują decyzje kształtujące naszą rzeczywistość, byśmy mogli żyć sprawiedliwie i w pokoju. Ciebie prosimy. Za migrantów i uchodźców, niech Bóg obdarzy ich bezpieczeństwem i łaską, by znaleźli bezpieczne miejsce na ziemi i mogli z godnością przeżyć swoje życie. Ciebie prosimy.
Módlmy się w intencji tych, którzy zostali szczególnie doświadczeni powodzią, aby znaleźli bliźnich, którzy pośpieszą im z pomocą. Ciebie prosimy. Polecamy Panu Bogu nasze indywidualne intencje. Modlimy się o Boże błogosławieństwo na czas rekolekcji i na uroczystość odpustową, którą będziemy przeżywali za tydzień. Niech Pan obdarzy nas szczególnymi łaskami. Ciebie prosimy. Za zmarłego Jana Müllera niech Pan przyjmie go do domu Ojca, obdarzy go łaską nieba. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty jesteś naszą nadzieją i ucieczką. Spójrz na modlitwę, którą wznosimy ku Tobie w pokorze naszych serc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjął ofiarę z rąk Twoich, na cześć chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę,
i spraw, aby przez nią otwarło się na nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego ze wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołają. Święty, 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 święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem, ze świętymi Michałem, Rafałem i Gabrielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Znowu. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. No.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w wierze upamiętającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Ogłoszenia duszpasterskie. Rozpoczęliśmy rekolekcję. Pragnę raz jeszcze wszystkich serdecznie pozdrowić i zaprosić na rekolekcję. Jest to rzeczywiście czas nadzwyczajny. Starajmy się więc w miarę naszych możliwości korzystać z tych darów, które daje nam Pan. Pragnę przypomnieć plan rekolekcji. Dziś jeszcze o godzinie 16:00 msza święta z nauką ogólną. Poniedziałek o 17:30 nauka dla młodzieży, dzieci, tutaj pozdrawiam dzieci komunijne, młodzież do bierzmowania, to będzie msza święta z nauką dla was w poniedziałek. We wtorek będzie to dzień spowiedzi. Od 17:30 do 18:30 spowiedź święta i uroczysta msza święta o 18:30 na zakończenie rekolekcji. W poniedziałek również wieczorem msza święta dla wszystkich o 18:30. Zgodnie z naszą tradycją w poniedziałek i wtorek ofiary, które będziemy składali, przeznaczymy dla naszego misjonarza na wsparcie jego zakonu. W środę, czwartek i piątek msze święte o 18:30. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o powołania do służby Bożej. W piątek nawiedzamy chorych godziny 8:00, następnie od 17:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i okazja do spowiedzi świętej. W sobotę, pierwsza sobota miesiąca, o 7:15 różaniec, rozważania, o 8:00 msza święta, nabożeństwo fatymskie i o godzinie 16:00 msza święta z niedzieli. W niedzielę za tydzień uroczystość odpustowa. W tym dniu nie będzie mszy świętej o godzinie 16:00, a więc będą tylko dwie msze święte o godzinie 8:00 i o godzinie 11:30, którą celebrował będzie biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Po mszy świętej poczęstunek na placu kościelnym. Panie, zdaje się, przygotowują coś słodkiego. Będzie grochówka. Bardzo proszę, byśmy pozostali na chwilę na tym placu kościelnym. Mamy nadzieję, że będzie odpowiednia pogoda, byśmy nawiązali do tych naszych spotkań, które niestety nam trochę umykają z różnych to powodów. Niech ten dzień rekolekcji, a szczególnie ten dzień odpustowy, będzie dla nas też wielkim świętem. Zaprośmy naszych bliskich, przyjaciół. Ja tu, korzystając z telewizji, która tutaj u nas gości, chciałbym zaprosić też wszystkich chętnych na nasze nabożeństwo, na nasze spotkanie. Tak jak już wspomniałem, trochę to się wszystko nam psuje z rozmaitych powodów. Mamy rozmaite kłopoty, problemy, powódź. Inne kłopoty, więc może i te spotkania trochę nam uciekają, więc niech ten czas odpustowy będzie taką okazją do odświeżenia naszych spotkań. Dzisiaj zaplanowana zbiórka przed kościołem
na pomoc dla powodzian. Dziś ustaliliśmy, że w całym dekanacie ta zbiórka się odbywa. Tak się składa, że zawsze otwieramy serca na potrzebujących. Już kilkakrotnie zawsze zdaliśmy ten egzamin. Nie tylko tu dla naszych, dla rodaków, ale i dla tych spoza granicy. Więc otwórzmy swe serca też w tym szczególnym dniu, składając ofiarę. Ten dramat powodzi obserwujemy w mediach, chociaż nie wszystko wiemy. Dużo jest spraw bardzo bolesnych, które naprawdę przerażają nas, więc złóżmy więc dar dzisiaj przez modlitwę i przez ofiarę złożoną do puszki. Bardzo dziękuję rodzicom dzieci komunijnych za przygotowanie tutaj naszego otoczenia placu kościelnego. Wczoraj tutaj była wielka akcja sprzątająca. Jestem pełen życzliwości dla tej grupy rodziców dzieci komunijnych. Zresztą ta grupa będzie tutaj występować w liturgii odpustowej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich was i zapraszam was na ćwiczenia, które będą w sobotę po mszy świętej popołudniowej o godzinie 17. To tutaj szczególnie zapraszam tych, którzy mają jakieś funkcje liturgiczne wraz z ministrantami. A dzisiaj zaraz po sumie też zapraszam ministrantów i też innych z tej grupy liturgicznej o to, byśmy przećwiczyli tutaj pewne funkcje. Raz jeszcze wszystkich serdecznie pozdrawiam, życząc miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Trwajmy w tej radości. Powstańcie też na błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech Pan nam dzięki. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, mocą Bożą stroń do piekła.